Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy nietypowe nagranie gościa dnia, ponieważ gości jest cała czwórka. Są to silne, mądre, piękne, seksowne i bardzo empatyczne kobiety. Panie mecenaski, witam serdecznie. Pani Magdalena Filipowicz, pani Magdalena Koczur-Miedziejko, pani Natalia Gaweł, pani Irena Malinowska. Pani Magdalena Koczur-Miedziejko jest przewodniczącą Komisji do Spraw Kobiet Adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu i jakby wspólnie ze mną wymyśliła to spotkanie, żeby pokazać właśnie tę drugą stronę adwokatury, tę piękniejszą. Z jednej strony właśnie silniejsza, z drugiej strony bardziej wrażliwa. I zacznijmy od tej wrażliwości, bo czasami zastanawiałam się nad tym, jakie dylematy musicie mieć, drogie panie, w swojej pracy. Nie zawsze bronicie osób poszkodowanych, tylko czasem bronicie tych oprawców. I co w tej sytuacji? Przede wszystkim decyzja o tym, kto jest oprawcą, a kto jest ofiarą, zależy od sądu, który rozstrzyga w wyroku kończącym postępowanie. Natomiast ja uważam osobiście, że decydując się na pracę adwokata, na ten zawód, który wymaga ogromnej empatii, wiedzy, ale też profesjonalizmu, mamy tego świadomość, że nie każda sprawa jest dla nas. Nie z każdym klientem będziemy w stanie współpracować, ponieważ relacja między klientem a jego obrońcą, jego adwokatem wymaga zaufania. I od tego zaczyna się wszelka współpraca, natomiast jeżeli się okaże, że akurat ja nie jestem właściwą osobą dla ewentualnego mojego przyszłego klienta, od razu taką współpracę należy ukończyć na samym początku, bo z tego nie będzie właściwych efektów. I wówczas, wykonując wolny zawód, mamy też prawo odmówić klientowi, stwierdzając, że akurat ja panu nie pomogę, natomiast wskażę, że są takie osoby, które kompetentne równie dobrze jak ja, profesjonalne, na pewno sprawę poprowadzą zgodnie z interesem tej konkretnej osoby. Natomiast trudniej jest, kiedy mamy wyznaczenie w postaci obrony z urzędu. Wówczas już mamy niejako ręce bardziej związane, lecz również prawem osoby, która ma postawiony zarzut, która ma przed sobą trudne postępowanie karne, również jest to, aby współpracować z właściwym obrońcą. I wówczas, kiedy nie ma tego zaufania, również ta osoba może wnosić o zwolnienie konkretnego adwokata z obrony z urzędu. Zatem ja uważam w ten sposób, uczciwość i empatia jak najbardziej są wymagalne, natomiast zawsze dylematy, które możemy mieć, i to jest ludzkie, powinny pozostawać poza siedzibą kancelarii. Jak jesteśmy w kancelarii adwokackiej, wykonujemy swoją pracę najlepiej, jak potrafimy, najrzetelniej, zgodnie z interesem klienta. Natomiast swoje prywatne oceny zostawiamy w prywatnym życiu. Pani Magdo, ma Pani wieloletnie doświadczenie w pracy adwokata. No i w związku z tym na pewno potrafi Pani już teraz ocenić, które sprawy, które tematy spraw są najtrudniejsze do tego, żeby się ich podjąć. Rzeczywiście prowadziłam bardzo różne sprawy, jednakże są sprawy, które są dla nas, jako dla ludzi, bardzo trudne. Kierując się tą empatią, o której mówiła koleżanka wcześniej, możemy wykazać zrozumienie zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy. Bo w przypadku przestępstw sprawca w pewien sposób też jest ofiarą. To jest człowiek, którego czeka długi proces powrotu do społeczeństwa. Natomiast są sprawy i myślę, że każdy z nas adwokatów ma taki rodzaj spraw, który jest dla niego szczególnie trudny. I dla mnie, jako dla kobiety i dla matki, szczególnie trudną sprawą jest molestowanie dzieci. To jest rodzaj przestępstw, który budzi we mnie tak wielki, osobisty opór, że nie jestem w stanie w sposób właściwy bronić takiego przestępcy. To są bardzo ciężkie sprawy. Jest się wtedy świadkiem tego ogromnego procesu niszczenia rodziny, jeżeli molestowanie ma miejsce w rodzinie, niszczenia dzieci i jest to szczególnie ciężkie dla obrońcy, no w tym przypadku kobiety, aby znaleźć sobie dość empatii, aby bronić takiego człowieka. Osobiście miałam taką sytuację jeszcze jako aplikant, że musiałam swojego patrona poprosić, aby mnie wymienił na sali, ponieważ sprawa była tak drastyczna, że nie byłam w stanie bronić klienta w sposób, który byłby zgodny z moimi oczekiwaniami i nie znajdowałam w sobie zrozumienia dla jego postępowania. Że myślę, że będąc w szczerym wykonywaniu tego zawodu, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, że być może każdy z nas ma taki rodzaj spraw, gdzie musi powiedzieć klientowi, tak jak mówiła wcześniej moja przedmówczyni, że być może kto inny jest mu w stanie czy jej pomóc lepiej.
temat doboru mecenasów. Czy jest jakiś klucz do tego, że na przykład mężczyźni w sprawach rozwodowych wolą wybierać mecenaski kobiety, bo czują się pewniej? Czy klienci, którzy przychodzą, kierują się głównie opinią dotyczącą adwokatów, mecenasów i to kieruje ich wyborem? Czy na przykład nie mając nawet świadomości, czy ten mecenas jest jakby bardziej topowy, czy mniej, bo takie rankingi też jakby gdzieś istnieją, to czy ten wybór płci ma jakieś znaczenie? Może w pierwszej kolejności odnoszę się do tej opinii, bo rzeczywiście w naszej praktyce zawodowej bardzo często jest tak, że klienci jednak przychodzą z polecenia, tak? Czyli jeden klient poleca kolejnemu, bo był zadowolony, bo mu się podobało, sprawa wygrana. I to jest, wydaje mi się, że pierwszy taki warunek, który determinuje to, że dany klient przychodzi do danego mecenasa, a drugim faktycznie warunkiem jest rzeczywiście płeć. Wydaje mi się, że jednak do kobiet mecenasek częściej przychodzą inne kobiety, również mężczyźni też, ale głównie w sprawach rodzinnych, czyli sprawach o alimenty, sprawach o kontakty, rozwody. Rzeczywiście częściej w sprawach tego typu można na salach sądowych spotkać kobiety. Oczywiście no, znam również mężczyzn, którzy też się specjalizują w sprawach rodzinnych, nie umniejszając tutaj oczywiście ich roli, jednakże więcej tych spraw prowadzą kobiety. Może to też wynika właśnie z tego, co powiedziała tutaj koleżanka, że bardziej podchodzimy do tego w taki sposób empatyczny. Same jako matki mamy rodziny, wobec czego staramy się też utożsamiać może czasami z tymi klientkami, które przychodzą z problemami, które tak prawdę mówiąc mogą dotknąć również i nas, wobec czego wydaje mi się, że jednak częściej wybierane są kobiety do tych spraw rodzinnych, do spraw rozwodowych, czy nawet do spraw karnych, gdzie są ofiarami przemocy. Również w takich sytuacjach kobiety są częściej wybierane. Oczywiście, jeżeli mówimy o sprawach karnych, to jednak rzeczywiście dominują tutaj chyba mężczyźni bardziej niż kobiety, ale wydaje mi się, że oni są po prostu może mniej tacy empatyczni. My kobiety raczej jesteśmy takie bardziej delikatne, można powiedzieć, aczkolwiek również waleczne. Myślę, że to jest takie złudne skojarzenie, że bardziej delikatne, bo kobiety potrafią być często bardziej zawzięte. Tylko powiedziałam, że jesteśmy waleczne. No właśnie. Zdecydowanie. Pani Magdo, no to teraz takie pytanie o trudność waszego zawodu w świecie tak naprawdę zdominowanym też przez mężczyzn. No nie bójmy się tego powiedzieć. Czy praca kobiety adwokata jest trudna w środowisku męskim i jakby w tych tematach, które właśnie tak jak pani wcześniej powiedziała, wiążą się ze światem przestępczym niejednokrotnie, zdominowanym też przez mężczyzn? Ja przede wszystkim głoszę hasło, że adwokatura jest także kobietą i nie dostrzegam w swojej praktyce zawodowej niejako ułomności płci, której jestem reprezentantem. Komisja do spraw kobiet adwokatów, która została powołana przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, ma na celu aktywizację kobiet adwokatek, które w tą działalność samorządową i dzięki dziekanowi naszej Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, panu mecenasowi Jagielskiemu. Rzeczywiście myślę, że wypowiem to zdanie, które jest powszechne w opolskiej adwokaturze, że kobiety czują się bardzo dobrze. My czujemy się bardzo równe, bardzo dobrze traktowane i nie dostrzegam także gorszego traktowania na sali, jeżeli chodzi o przedstawicieli sądu czy też prokuratury. Natomiast jeżeli chodzi o klientów, zwłaszcza tych ze spraw karnych, często jest tak, że kobieta jest uosabiana z osobą delikatniejszą i przez to może się wydawać, że pewne granice mogą być przekraczane przez te osoby, które bronimy w danych sprawach. Niemniej uważam, że my jako profesjonalistki potrafimy też w odpowiedni sposób zadbać o to, żebyśmy były szanowane tak samo jak mężczyzna adwokat.
No ale tutaj jakby ta empatia cały czas nam towarzyszy, no bo jakby taka była też idea, bo jest to nasza cecha po prostu, cecha naszej płci. I przyznam szczerze, że nie słyszałam o zbyt wielu przypadkach działalności wśród mężczyzn tak zwanej pro bono, a w przypadku kobiet mecenasek to jest dużo częstsze i wy też z tego co wiem planujecie, są plany, zwłaszcza dotyczące w odniesieniu do konwencji stambulskiej tematów przemocowości, żeby pewne działania pro bono poczynić i pomóc niektórym, którzy są ofiarami. Rzeczywiście, Kobiety Adwokatki Opolskie taką inicjatywę przyjęły podczas ostatniego spotkania, które organizowałyśmy w ubiegłym tygodniu, iż będziemy świadczyć pomoc pro bono na rzecz kobiet ofiar przemocy w rodzinie, ale trzeba też dodać, że my dotychczas też to robiłyśmy w różnych aspektach, na różnych płaszczyznach, czy też powiązaniu z różnymi instytucjami i rzeczywiście może ten aspekt kobiecości, może ten aspekt tej empatii, tej naszej konstrukcji psychicznej powoduje to, że chcemy w taki sposób funkcjonować, chociaż muszę wskazać, że nasi koledzy adwokaci także są chętni do takiej działalności i także wspierają. Tutaj my może w tym zakresie chcemy wieść prym, ale tylko i wyłącznie dlatego, że uważamy, że ofiary przemocy w rodzinie potrzebują takiego wsparcia kobiety, może będą się bardziej czuły komfortowo. Ale jeszcze raz powtórzę, nasi koledzy z izby, adwokaci, także taką działalność pro bono prowadzą i to skutecznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy.